Znowu dyskusja nad karą śmierci w Ameryce. Joker Sarnaif, muzułmański terrorysta z Bostonu, który zamordował 4 osoby, w tym 8-letniego chłopca, u którego stóp podłożył ładunek wybuchowy. 264 osoby łącznie były ranne, wiele do dzisiaj nie ma rąk i nóg. Teraz jury wydało wyrok, uznając go winnym. Richard Roszkowski, ten Polak z Connecticut, który zastrzelił 3 osoby na Mall of Connecticut. Tym 9-letnią dziewczynkę, która uciekała przed nim, on zastrzelił, trafił ją w nogę, ona upadła, dopadł jej, dziewczynka zasłoniła twarz rączkami, mówiła: nie zabijaj mnie, nie zabijaj mnie, przyłożył pistolet do jej głowy, pociągnął za cyngiel. Kto stanął w jego obronie, o łaskawienie? Prezydent Bronisław Komorowski. Nie zabijaj mnie, nie zabijaj mnie, przyłożył pistolet do jej głowy. Kto stanął w jego obronie, o łaskawienie? Mariusz Maskoronko. Mówi jak jest. Nowy Jork.